W dzisiejszym nagraniu z naszych rozmów u Aleksa i Karoliny nie tylko zobaczysz, jak można skutecznie potwierdzić ustalenia z klientem czy innym partnerem w rozmowach, ale przede wszystkim, jak wybadać ewentualne potrzeby rynku, kiedy chcesz się specjalizować, zwłaszcza kiedy nie masz wystarczających informacji o tym rynku. To nagranie warto uważnie przestudiować, bo pokazuje wiele szczegółów skutecznego podejścia, niezależnie od branży, w której działasz, a nawet jest to przydatne, kiedy chcesz się specjalizować zawodowo jako pracownik. Więc zdecydowanie warto i zapraszam do oglądania. Moniko, tylko proszę, nie pisz, czy akceptuję. To nie o to chodzi, prawda? Tylko pisz mniej więcej coś, bo tak, czy akceptuję, to tak, powiedz tak, szanowna pani, dzisiaj w dzisiejszej rozmowie ustaliliśmy, co następuje. I wyliczasz ustalenia. Tak? I że z wielką przyjemnością podejmiesz się działalności na tych, według tych ustaleń. Prosisz tylko o krótkie potwierdzenie, że ten mail do niej dotarł. Okej? Okay? Nie pytasz o akceptację, bo to nie. Ja nie chcę, żebyś pytał o akceptację. Akceptacja to jest dodatkowy próg do przeskoczenia. Czujesz to? Językowo teraz. Ja czasem piszę, proszę o potwierdzenie ustaleń. No, proszę o potwierdzenie ustaleń, albo po prostu mówię, szanowna pani, dzisiaj ustaliliśmy, co następuje, i wyliczasz. I potem poniżej piszesz tylko o potwierdzenie tego, że ten mail dostał, bo rozumiesz, że z prawnego punktu widzenia to jest tak, jakby potwierdziła te ustalenia. Jeżeli potem dalej działamy, tak czy nie? No, wiesz, ja bym mogła uargumentować, że nie. To powiedz, no dobra. Właśnie, to... Dlatego lepiej według mnie. Okay. Jest, proszę o potwierdzenie ustaleń, albo proszę o potwierdzenie, czy wszystko się zgadza, albo że dobrze się zrozumieliśmy, albo że to odpowiada... naszym wspólnym intencjom. Chodzi o to po prostu, żeby jakieś potwierdzenie było. Nie tylko tego, że mail dotarł, bo ona może potwierdzić, że mail dotarł, ale nie zgadza się na przykład z jakimiś... Tylko nie używaj słowa akceptacja, nie używaj słowa zgoda. Tak. Już wiesz, o co chodzi, bo to jest dodatkowy próg. Potwierdzenie jest okej. Okay. Są takie różne niuansiki, które wydają się przeważnie drobne, ale tutaj czasem robi to różnicę. Dobrze, kontynuuj. Przepraszam, że tak od razu ci wjechałem słowo, ale chodziło o to, żebyś nie zanotowała tego źle. Bardzo istotne wiadomości, bo ja już kilka razy mówiłam, że po prostu twój dobór słów to mi tak imponuje, bo te, wiecie, te słowa są tak użyte w punkt po prostu. Dobrze. Więc ja tak, z pierwszym zagadnieniem, jakim się zgłosiłam, to jak napisać maila zaczepnego do projektantów, bądź też sklepów wnętrzarskich, aby nawiązać z niej współpracę, ale też wybadać, na co są potrzeby na przykład, o co klienci się pytają, tak, taki już ostateczny, jaka jest potrzeba rynku może, której jeszcze nie ma. Dobrze, a kto jest po drugiej stronie, bo dla mnie to jest niejasne. Kto jest twoim potencjalnym klientem? To znaczy, wiesz co, potencjalnym moim klientem jest klient jak gdyby ostateczny, wnętrzarski klient. Czyli klient, który urządza mieszkanie bądź ogród, dajmy na to. Okej, okay. I ty chcesz... Poczekaj, ja będę dopytywał od razu. To jest ktoś, kto urządza komuś mieszkanie lub ogród i co ty mu chcesz dostarczyć, żeby on mógł komuś urządzić mieszkanie lub ogród? Więc ja chcę mu dostarczyć elementy takie do wyposażenia wnętrz, takie jak... właśnie teraz o to się rozgrywa, że my robimy duży wachlarz u tych produktów, usług może, a chciałabym się zawęzić na coś. I teraz tak, ja robię na przykład ścianki industrialne, drzwi, robię lustra, robię tapicerowane elementy, to akurat robię sama ja, a te inne rzeczy zlecam. A chciałabym się po prostu na coś jednego ukierunkować. Dobrze, a ilu znasz takich potencjalnych klientów? Ale teraz masz na myśli, ile znam takich potencjalnych klientów, czyli tych twoich klientów? Twoich, czyli tych, którzy tak, którzy wykorzystywaliby to, co im będziesz dostarczać. Wiesz co, na razie to ja napisałam do kilku osób i z kilkoma osobami już współpracowałam, czyli to jest 3-4 osoby. Dobra, bo to wiesz, najprostsza rzecz byłoby zapytać ich po prostu. Ale wiesz, chodzi mi o to, że chciałabym napisać maila, właśnie zrobić sobie taką większe rozeznanie. I teraz tak, jeżeli ja już te osoby znam, to okej, okay, bo ja bez problemu po prostu dzwonię do nich i się pytam. Ale mi chodzi o takie osoby, których ja nie znam. Tak, ale wiesz, o co chodzi? Robisz to w postaci takiej, wiesz, jak wygląda klin? Coś takiego, prawda? Klin, wiesz, jak wbijasz klina. Na początku jest ostrze. To są te osoby, z którymi już znasz i rozmawiasz.
i one ci mówią, w którym kierunku idziesz. I potem bierzesz następną warstwę, troszkę szerszą i kierujesz się do nich, opierając się na tej wiedzy, którą uzyskałaś od tego klina, którego już masz. I w ten sposób to robisz, to wiesz, to troszkę jak kula śniegowa będzie działać, ale będziesz z każdym krokiem, z każdą iteracją, byśmy powiedzieli w komputerach, będziesz bardziej kompetentna, prawda? I będziesz zadawała lepsze pytania i będziesz proponowała lepsze rzeczy. Tak myślę, no bo co chcesz zrobić, ogólnopolską ankietę, to ci nikt nie odpisze pewnie, albo mało kto odpisze. Tak myślę. Mm-hmm. No właśnie, a ja tak myślałam. Czyli dobra, sugerujesz po prostu, a czy sugerujesz, no mówisz, żeby po prostu porozmawiała z tymi osobami, które znam, które, od których mam zlecenia. Okay. Szczerze porozmawiać, ale porozmawiać na zasadzie takiej, gdzie ich uwiera, co oni by najchętniej chcieli, co oni by potrzebowali, żeby oni mieli przewagę konkurencyjną u klientów. Pamiętaj, że najlepiej będzie, jeżeli ty twoim klientom dasz coś, co im da przewagę konkurencyjną na rynku. I to trzeba sobie podyskutować. To można zrobić takie spotkanie, na przykład tak jak my tutaj teraz, nawet online'owo i sobie podyskutować. To jest ważne. Nie, żeby pracując, pomyśleć o tym, w jaki sposób ułożyć współpracę albo swoją ofertę, swoją propozycję dla klientów, tak, żeby im dało to przewagę dalej idąc, tak, czy do ich klientów. No bo tak naprawdę to jest dla niego kluczowe, tak. Żeby... Co tak. Z tego będzie miał z tej współpracy? Tak. Przepraszam Was, jeszcze mam do Was pytanie. Czy my dostaniemy to nagranie, czy coś widzicie, co, bo ja nie nadążam tych słów, wiesz co, tych zwrotów. Ja myślę, że zrobimy to tak, że to, co będzie przyzwoite, a na razie wszystko przyzwoicie, to wrzucimy po prostu na YouTube'a. Okej. Okay. A jakby było coś nie tak, że wytniemy, a by Ci zależało, to mamy oczywiście nagranie i ja wtedy Ci udostępnię ten kawałek. Bo tak jak powiedziałem, wrzucamy rzeczy wartościowe i też takie, żeby nie zaszkodziło to nikomu. Okay? Dobrze, czyli teraz z tego, jak sobie rozmawiamy, to zauważyłam, że ja mam więcej niż te trzy osoby. Ja mogę spokojnie do 10 się zapytać, bo to są też osoby, z które na przykład nie dały mi zleceń, a my mam relacje. Widzisz? Więc to jest, a im dłużej myślę, tym więcej przychodzi mi coraz więcej osób, które ja mogę po prostu zapytać. I to pytanie właśnie, że co dało mi przewagę na rynku, czego im brakuje, to jest takie kluczowe pytanie i bardzo też otwiera mi drzwi. Do rozmowy tak, dalszej. Tak, tak. Dobra. A poza tym uważaj, bardzo uważnie słuchaj, co ci mówią. Nie kieruj się twoimi wyobrażeniami, nie kieruj się tym, co ty sobie myślisz, tylko ich uważnie słuchaj. Dlaczego też? Bo to, zwłaszcza tych pierwszych, to jest bardzo istotne, bo w oparciu o rozmowy z tymi pierwszymi będziesz mogła zadawać lepsze pytania następnym. Prawda? To jest bardzo ważne właśnie jak wchodzisz w jakąś nową branżę. Na przykład wchodzisz jako w IT, prawda? To trzeba wiedzieć, jakie pytania zadać i tak dalej. To ci pierwsi ci powiedzą, jakie pytania zadać. Ale też jest cenne, żeby nie szukać potwierdzenia swoich założeń, tak. Tylko właśnie uważnie słuchać, co przyjdzie od drugiej strony, bo my możemy sobie różne interpretacje nakładać i dopatrywać się potwierdzenia czegoś, a może wcale taka intencja drugiej strony nie jest zupełnie inna, więc ważne, żeby bez żadnych filtrów słuchać i po prostu sobie wyciągać dokładnie tego, co się słyszy. Tu możesz też zrobić coś, no tak proszę, proszę Ola, mów. Nie, wiecie co, bo ja jeszcze mam do Was prośbę w takim razie. Kilku takich pytań, bo na pewno tam sypiecie jak z rękawa, właśnie co ich uwiera, co dało mi przewagę na rynku, o co jeszcze mogłabym takich zapytać, takiego, żeby wiecie, rozwiązało te języki. Słuchaj, trochę musisz sama pomyśleć. Ja Ci powiem, co ja robię, Artur, możesz posłuchać, bo to się może przydać. Ja w mojej działalności tej za pieniądze, to mam dwa rodzaje przypadków. Mam przypadek, że zgłasza się klient z konkretnymi negocjacjami i trzeba mu pomóc. To jest dosyć proste. Ale na przykład zgłasza się klient taki większy, który ma tam pewną grupę top menedżerów, którymi trzeba coś zrobić, to ja na przykład mówię OK, zakładając, że wszystko jest możliwe, jaki byłby optymalny wynik mojego działania u Państwa. OK? Pytać po prostu o wynik, pytać o kryteria sukcesu z ich punktu widzenia.
Czyli możesz, Elu, na przykład pójść do takiego człowieka, ale zacznij od tych, który znasz, bo potem będziesz więcej wiedziała. Ja nic nie wiem, więc ci nie mogę dobrych pytań podpowiedzieć w twojej sytuacji, ale coś takiego powiedzieć tego człowieka, słuchaj, wiesz co, my zastanawiamy się nad specjalizacją produkcji, żeby była, nad specjalizacją, nad zawężeniem asortymentu tak, żeby idealnie trafiała w potrzeby takich ludzi jak ty, okej? Okay? Czego dokładnie byś potrzebował, w jaki sposób, żeby dało ci to przewagę konkurencyjną? Bo masz dużą konkurencję na rynku. Powiedz coś, co będzie odpowiadało jego faktycznemu stanowi i rzeczy, bo to zwiększy wiarygodność tego, co mówisz. To dotyczy was wszystkich, to jest bardzo ważne. Tylko proszę tego nie używać manipulacyjnie, bo to też działa. Super. No? Okej. Okay. No po prostu złoto. No to wiesz, szczerze, to są proste rzeczy, nie? Ale się trzeba nauczyć, potem zobaczysz, że to wiesz, tak idzie, nie? Proszę, Artur. Z mojego przykładu ostatnio dla ciebie, Elo, szukam cały czas nowej roli dla biznesomentyka, bo przenoszę się z obecnej korporacji do innej. No z czegoś to właśnie uczymy. Dowiedziałem się na rozmowie rekrutacyjnej, jaki według nich powinien być idealny biznes analityk. No to dla mnie to jest no bardzo fajny feedback, no bardzo, bardzo fajna informacja, bo to tak naprawdę wszystko jedno, która korporacja. Po prostu jeżeli to będę umiał, to taką dobrostawę każda inna mnie przyjmie. No. Tak przy okazji, na pierwszych rozmowach, jak będziesz prowadziła, to... Tak. Tak, super, dzięki. To jest bardzo ważne, słuchajcie, rozpoznanie tego, gdzie będziemy działać, jest bardzo istotne. Jeżeli to jest możliwe, super. Czasem się nie da, wtedy trzeba improwizować, ale to zrobimy sobie kiedyś inne spotkanie na zupełnie innym poziomie. Ale w waszym wypadku to się da przecież, bo pozbierasz sobie informacje z rynku. Być może istnieją nawet jakieś grupy dyskusyjne takich ludzi, czy coś, gdzieś trzeba się rozejrzeć. Poza tym myślę, że można się jeszcze zastanowić z jednej strony, jak dać klientowi przewagę w stosunku jego do jego klientów i w stosunku do konkurencji, ale też można się zastanowić, jak ułatwić klientowi współpracę z tobą, bo jeżeli ma innych takich dostawców, to co zrobić, żeby współpraca z tobą była jeszcze przyjemniejsza i jeszcze bardziej bezproblemowa. Tak jest. No, dokładnie. To jest bardzo ważna rzecz, prawda? Ja tak zawsze mówię, ułatw, a nie tylko w usługach. Generalna zasada życiowa Alexa jest ułatw wszystkim, żeby ci, jak wszystkim, którzy chcą ci zrobić dobrze, to ułatw im zadanie. Super. Tobie też ułatwiam, nie? I w życiu, i w biznesie. No widzisz? Dobra. Dobrze, słuchajcie, co zanotowałam, to zanotowałam, potem będę po prostu z nagrania. I dobrze. Teraz... Także wiecie co, na to pierwsze, jak gdyby ja już mam odpowiedź. Okej. Okay. I to po prostu mam tak, że już mi tu trybiki chodzą w głowie, pracują, a teraz mam drugie pytanie, jak skutecznie negocjować ceny? Ale widzisz, bardzo ogólny przypadek jest, nie? Tak, i tu mam na przykład taki przypadek, jak konkretnie już to po prostu na myśli. My wycenialiśmy ściankę taką z drzwiami industrialnymi. Ja wyceniłam tą, wyliczyłam, podałam cenę i klientka na przykład mi powiedziała, no może nie bardzo chce się zgodzić na to, w ogóle on nie ma ochoty na to, inwestycje, to spójrzcie z ceny, żebym miała argument. No. No i ja napisałam, że ja mogę spuścić z ceny, jeżeli na przykład uprościmy te drzwi. Bardzo dobrze, tak, tak. Jeżeli... nie wiem, oni kupią na przykład półprodukty, bo tato ma firmę i sobie odliczą VAT, wiecie, w ten sposób. Mm-hmm. Tak, tak, jak ktoś chce, wiesz, spuścić cenę, to ogólna rzecz, pierwsza rzecz, to mówisz w porządku, z czego jesteś gotów zrezygnować, prawda? Aha, no to no tak, to okay. Tak. To jest, czyli... Ale to jest tak ogólnie, bo czasem różni ludzie różnie mówią, że ktoś chce rabat, prawda? Ktoś mówi, ja potrzebuję rabatu, ile rabatu dajecie? To powiesz, do czego pan ten rabat jest potrzebny? Takie różne rzeczy wybijające troszeczkę z rytmu tą drugą stronę. Jak ona na przykład mówi, no spuśćcie mi cenę, to przekonam mego męża, to ja bym zapytał, pamiętaj, zawsze sprawdzajcie, nie? Ktoś blefuje, to sprawdzajcie. Mówię, jak dokładnie chce pani tego męża wtedy przekonać? O.
Pytać o szczegóły. To jest to, co ja w książce mówię zawsze. Nauczyć się do zadawania dobrych pytań, bo to nie tylko w budowaniu relacji jest potrzebne, ale we wszystkich rozmowach z klientami. Z automatu on zapytasz, jak to ma działać, nie? Jak to będzie działać. I jaki będzie, potem możesz jeszcze pożartować, jaki będzie współczynnik zależności upustu od przekonywalności męża. Nie? Jak ona ci powie, to powie, jak to pani wyliczyła. Okej. No właśnie, bo to miał być argument, ale jeszcze na przykład mam takie pytanie, bo też mi się zdarzyło dwa razy to, że na przykład klient mi mówi, żebym właśnie obniżyła cenę, a on będzie nam polecał, bo ma tam kogoś, albo kiedyś tam może, co, wiecie, to jest w ogóle patykiem po wodzie pisane. Dobrze, jak on mówi, że on będzie, tak, jak on mówi, że on będzie was polecał, to pytasz go najpierw, trzeba go troszkę go w kleszcze wziąć. To powiedzieć, mówię, o, to ma pan kogoś, kto też jest zainteresowany naszymi produktami? I teraz buzię na kłódkę i czekasz, co powie. Jak powie, że jeszcze nie, to się wymknął, to wtedy mówisz, proszę pana, to wtedy no, nie mogę tego tak uwzględnić. A jak powie, że tak, to trzymasz go mocno za wrażliwe części, bo mówisz mu, o, wspaniale, to zróbcie państwo zamówienie zbiorowe, dostańcie wtedy rabat. O, skorzysta nie tylko pan, ale no, też dokładnie. Osoba. Super. Pamiętajcie, zawsze trzeba powiedzieć sprawdzam, nie? Nie dajcie się bajerować, sprawdzam. Pytać, jak pan sobie to wyobraża, ma pan faktycznie kogoś i tak dalej. I cały czas, bardzo ważne, przyjaźnie, uśmiechać się, radośnie, słonecznie. Pytaj, sprawdzaj. To tak najlepiej Karolina potrafi, bo Karolina bardzo niewinnie wygląda, nie? Ale nie chciałby się mieć po drugiej stronie gdzieś. No, Karolina jest też rzeczowa bardzo i konkretna. No. Dobrze. Mamy coś jeszcze u ciebie? Nie. W takim razie u mnie już też wszystko. Super, dziękuję bardzo. I ty możesz wziąć udział w naszych rozmowach, które dotyczą też wielu innych spraw, czysto życiowych na przykład. Dowiesz się w nich nowych rzeczy, poznasz ciekawych ludzi, a przy okazji potrenujesz też samą rozmowę. To się każdemu może przydać, prawda? Szczegóły znajdziesz pod linkiem tutaj poniżej. Do zobaczenia.